meczu Gryfa z Sutrą Kwidzyn. Jest ze mną trener Sutry Kwidzyn Andrzej Tołstik i trener Gryfa Słupsk Krzysztof Miller. Jako pierwszego o zabranie głosu proszę trenera gości. Przede wszystkim gratuluję tutaj gospodarzom zdecydowanego i pewnego zwycięstwa. Myślę, że dzisiaj bez dwóch zdań tutaj mieliśmy mało argumentów na to, żeby uprzykrzyć troszeczkę zakończenie rundy tutaj zespołowi Gryfa Słupsk. Myślę, że nieprzypadkowe miejsce zespołu gospodarzy na koniec tej rundy razem z Jaguarem. Uważam, że w tym momencie prezentują najlepszą piłkę w tej lidze. No, dla nas na pewno gorzka troszeczkę końcówka rundy. Myślę, że te 20 punktów, które do tej pory udało nam się zdobyć, musimy zaakceptować, musimy je docenić, ale na pewno ja dzisiaj nie jestem zadowolony z poczynem mojego zespołu, bo uważam, że potrafimy grać lepiej. Mogliśmy zagrać lepiej, no niestety taka jest piłka, takie rzeczy, takie momenty się zdarzają. Na nas na pewno od połowy rundy z różnych względów ta runda kończy się w taki, a nie inny sposób, ale suma summarum myślę, że jako Beniaminek możemy się w pewnym sensie też być zadowoleni z tego, jak to wyglądało. Mamy teraz dużo długi okres czasu na to, żeby odpowiednio się przygotować do rundy rewanżowej. Na pewno uczynimy jakieś roszady kadrowe, aby ten zespół wyglądał na wiosnę zdecydowanie lepiej i żeby ta zdobycz punktowa była bardziej okazana. Proszę o zabranie głosu trenera Gryfa Słupska. Cieszy zwycięstwo 4-0, 0 z tyłu. Gdzieś po tych ostatnich spotkaniach, które graliśmy, gdzieś ta pewność siebie była troszeczkę zachwiana, ale myślę, że dzisiaj ta energia była i to było widać na boisku i to było chyba kluczowe, ta agresja i energia, która nam towarzyszyła przez tak naprawdę cały mecz, pomimo dużych braków kadrowych, chłopaki dali radę. Cieszy mnie też to, że przez ten tydzień pracowaliśmy nad schematami, które tak naprawdę dzisiaj wyszły i to 3 bramki właśnie padły po tych schematach, tak więc bardzo mnie to cieszy, bo to jest wtedy gdzieś ta koncentracja tych zawodników na najwyższym poziomie, bo można coś robić na treningu i jest to bardzo ciężko przełożyć na mecz, a dzisiaj właśnie to było. Tak więc to na pewno buduje przed nową rundą. Cieszy zwycięstwo, bo tak jak powiedziałem, jak Feniks z popiołu, może inaczej jak Gryf z popiołu, powstaliśmy dzisiaj i mam nadzieję, że zaczynamy nową serię. Nie powiedziałem przede wszystkim panie trenerze do trenera, bo tutaj trochę widzi profesjonalnego na tej bocznej, na tej sztucznej murawie. Jak się to kilkoro wyrania tej sztucznej murawie? Macie okazję potrenować? Wie pan co, nie, no byliśmy tylko tak naprawdę jedną jednostkę na Orliku, inna bajka, ale wie pan, to są ludzie, którzy nie grają po raz pierwszy w piłkę i pan jest po raz pierwszy, nie wychodzili na to spotkanie. Absolutnie tutaj nie miało to żadnego wpływu na wynik dzisiejszego spotkania, po prostu byliśmy zespołem zdecydowanie słabszym i dlatego ponieśliśmy porażkę. Tak? Ja tu nie będę szukał żadnych sprawiedliwości z tym, że graliśmy na sztucznej nawierzchni. Było taka sama dla obu zespołów, czy zespół gospodarzy ani częściej trenował. Ja myślę, że to nie ma żadnego znaczenia. Po prostu piłkarsko byliśmy dzisiaj słabsi. Ja chciałbym tutaj dodać jeszcze co do gry zespołu gości. Inaczej chciałbym pochwalić, bo wiadomo, tutaj trener przy takim wyniku na pewno będzie zły, ale chciałbym pochwalić, bo rzadko spotykamy my jako Gryf Słupsk zespół, który chce z nami odważnie otwierać grę i budować tę grę z pomysłem. Wiadomo, to nie zawsze wyjdzie i jest to trudny element piłkarski, ale sam pomysł, odwaga i chęci to naprawdę dla mnie wielki szacunek i wielkie brawa trenerze, bo wierzę, że to zaprocentuje. I te punkty, które gdzieś pewnie tracicie właśnie jest przez to, że chcecie po prostu grać w piłkę i to jest widać. Naprawdę ja byłem pod wrażeniem, że pomimo dalej straconych gdzieś bramek nie zmieniliście tego, dalej odważnie budowaliście grę. Tak więc mam nadzieję, że to zaprocentuje w przyszłości, bo rzadko spotykam zespół, który chce po prostu z nami grać w piłkę i za to na pewno duży szacunek i trzymam za was kciuki, żeby się udało. Teraz co, odpoczywacie już, czy jeszcze? Nie. My teraz trenujemy, troszeczkę zejdziemy z obciążeń treningowych, ale cały czas trenujemy do końca listopada, a przed nami jeszcze jeden mecz sparingowy z dosyć znanym zespołem. Nie wiem, czy mogę zdradzać, już czy nie, chyba jeszcze nie.
Zostawmy tą niespodziankę, niech prezes to ogłosi, bo później po co ja mam się tłumaczyć przy stoliku. Na koniec drugi nie ma się co narazić. Tak, a zimą drugą zbawiać stylerów wszyscy, tak, wszystkie kluby, tak więc wolę. Chce lidera rozwalać? Nie, oczywiście, śmieję się, to jest prezesem, gramy do tej samej bramki i na pewno dla nas ta runda się już zakończyła, ale... To podsumowanie, z czego zadowolony, ale z czego nie? Myślę, że tutaj w ciemno każdy z nas wziąłby liczbę punktów, jaką zdobyliśmy w ciemno. Po prostu bralibyśmy ją w ciemno. Pewnie jak wygraliśmy, mieliśmy tą serię, nie wiem, kilkunastu zwycięstw rzędu, gdzieś ten apetyt cały czas rósł coraz wyżej i każda porażka była jednak klęską, można powiedzieć, ale tak naprawdę tyle punktów, co zdobyliśmy, każdy z nas by wziął w ciemno. Oczywiście mamy 5 punktów straty do Jaguara, ale się nie poddamy, będziemy walczyć do samego końca i cel się nie zmieni. Dalej walczymy o nas do trzeciej ligi i tutaj naprawdę nic się nie zmienia. Co do podsumowania, myślę, że ja jako trener jestem dumny z chłopaków za to, ile włożyli serca, bo widziałem ich na treningu. Wiele kontuzji poświęcili się dla nas, dla zespołu, swoje ludzi kosztem swoich rodzin. Tak więc ja im bardzo za to dziękuję, nie mam tutaj więcej do dodania. Wielki szacunek dla nich za to drugie miejsce, ale ambicje mamy jeszcze większe i w przyszłej rundzie będziemy walczyć do samego końca z Jaguarem o tym mistrzostwo. To jeszcze nie powiedziane, jest tyle spotkań, że jeszcze ktoś może tak naprawdę do nas tutaj gdzieś tam dojść w tej walce i my na pewno mamy cel jeden, a może trzeci. Dziękuję bardzo.